wszystkich. Moje nazwisko Michał Woźniak. Ja reprezentuję Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Laboratorium Brama tutaj na Wydziale. Także występuję dzisiaj w dwojakiej roli. Witam wszystkich zgromadzonych gości. Witam przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Witam władze Wydziału na konferencji projektu Spinacz. Myślę, że do meritum za chwileczkę przejdziemy. Natomiast teraz, jeżeli z tego co dobrze zrozumiałem, minister Bogdan z Ministerstwa Gospodarki chciałby na chwileczkę zająć głos, tak? Zapraszamy. Zostałem poproszony. Chciałbym tak, jak tego nie zabrać. Szanowni Państwo, o godzinie 13, około godziny 13 będzie tutaj, ja ten uczestniczę, w tej konferencji miał uczestniczyć pan premier Pawlak. Będzie o godzinie mniej więcej 13, z uwagi na to, że o godzinie 10 została przesunięta z godziny 11 na 10 Rada Ministrów. Więc pan premier będzie około godziny 13. Ja jako, że również skończę studia na tym wydziale, chciałbym powiedzieć, że w swojej zawsze uważałem open source za coś absolutnie wyjątkowego. Jako element, który daje możliwość pracy dla dobra wspólnego, coś, co może być tanie, może być doskonałe i stwarza warunki do współpracy. W Ministerstwie Gospodarki ostatnio zrobiliśmy taki system, on nie jest systemem open source'owym, natomiast sama idea jego funkcjonowania to jest centralna ewidencja działalności gospodarczej. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że od 1 lipca firmę w Polsce można założyć w ciągu 15 minut, coś co wydawało się być absolutnie niemożliwe. Od paru miesięcy stało się faktem. 30 tysięcy nowych firm w ten sposób zostało założonych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. To jest, wydaje się, niezłe osiągnięcie, ale sama idea funkcjonowania oprogramowania Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej opiera się na schematach związanych z open source'em. Każdy może budować interfejsy, każdy może dołączać się i wybierać moment, w którym chciałby z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej współpracować. Sam Barroso powiedział o tym, że obok czterech wolności Unii Europejskiej, kapitału, ludzi, towarów i usług, ważna jest jeszcze piąta, mianowicie absolutny przepływ wiedzy. Open source to jest zjeść ciastko i mieć ciasto, czyli coś doskonałego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Chciałbym teraz zaprosić prodziekana profesora Mieczysława Moraszkiewicza. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Panie Gerlow, który jest szefem Fundacji Wolnego Oprogramowania, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego także są z nami, Panie Baronie, dzień dobry Państwu. Czy Państwo mnie słyszą tam w tych najwyższych rzędach? Ja mam pewne doświadczenie jako welfer tego wydziału, także tutaj w tej sali miałem wielokrotnie okazję wykładać, także myślę, że mój głos jest wystarczająco donośny, żeby można było usłyszeć to, co będę chciał Państwu powiedzieć również i w tamtych partiach tej sali. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo radzi z panem dziekanem Schmidtem, z kolegium dziekańskim, z profesurą tutejszego wydziału, z naszymi studentami, że konferencja odbywa się pod naszym dachem. To, że jesteśmy bardzo radzi, to nie jest figura retoryczna. Rzeczywiście jesteśmy bardzo radzi, a to dlatego, że uważamy otwartość, rozumianą zresztą szeroko, nie tylko w kontekście otwartego oprogramowania, ale generalnie jako pewien sposób myślenia, działania tutaj na tym wydziale, jako taki stały element naszego funkcjonowania. Jesteśmy za otwartością, w tym za otwartością oprogramowania, za działaniami w zakresie tego, co tutaj już zostało nazwane open source'em z angielska. To ma dla nas duże znaczenie. Jesteśmy przekonani, że ta otwartość, o której zresztą nie będę tutaj mówił, przed tym audytorium nie warto wyjaśniać, czym ona jest, ani dlaczego jest taka ważna, to ja pewnie od Państwa mógłbym lepiej usłyszeć i więcej się dowiedzieć na ten temat, jak to zjawisko funkcjonuje, ale z naszego wydziałowego punktu widzenia jest jedna rzecz, o której jednak powinienem wspomnieć. Ma ona znaczenie pedagogiczne. Otwartość oznacza współpracę, bezinteresowną współpracę. I te dwa słowa, i bezinteresowność, i współpraca są tutaj dla nas szczególnie ważne. Jesteśmy przekonani, że w procesie dydaktycznym, w procesie nauczania, w
projektach, które tutaj prowadzimy, te dwa elementy, bezinteresowna współpraca, rozwijanie takich umiejętności, takich kompetencji do współpracy są szczególnie istotne i otwarte oprogramowanie jest znakomitą platformą do tego rodzaju działań. Co oczywiście nie oznacza, że sprzeciwiamy się oprogramowaniu komercyjnemu czy aplikacjom związanym z opartym na oprogramowaniu komercyjnym. Nic takiego. Uważamy, że obie te rzeczy powinny istnieć, są komplementarne, wzajemnie komplementarne i staramy się znaleźć tutaj jakąś sensowną równowagę zarówno pomiędzy, jeśli chodzi o oprogramowanie otwarte, jak i takie działania, które no, związane już są z pieniędzmi. Proszę Państwa, myślę, że ten wątek związany z otwartym oprogramowaniem mógłbym w tej chwili zamknąć, tak jak powiedziałem, nie mnie Państwa przekonywać o tym, że to wszystko ma sens i jest rzeczą wartościową. Ale może kilka słów na temat samego wydziału, bo nie jestem pewny, tu pewnie wśród Państwa są osoby, które nie znają tego wydziału, więc może kilka takich faktów, które przybliżą Państwu charakterystykę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Otóż jest to największy wydział w Politechnice Warszawskiej i jak pokazują rankingi różnorakie powtarzane co roku, jest to prawdopodobnie najlepszy wydział tego rodzaju w Polsce. Także no, jesteśmy szczególnie dumni, że możemy tutaj pracować, że mamy tak znakomitych studentów, że mamy tak znakomitych współpracowników. Jeśli chodzi o liczby, może podam Państwu kilka liczb, które jakoś bliżej scharakteryzują już ilościowo to, co tutaj ma miejsce. Mamy około 3500 studentów, 200 doktorantów, około 330 pracowników naukowych, w tym nauczycieli akademickich, 70 profesorów. No, są to spore liczby, które pokazują, jaki tutaj jest potencjał intelektualny, jakie możliwości, jeśli chodzi o, używacie jakieś takiego określenia, kapitał ludzki tutaj występują. Bierzemy udział w ogromnej liczbie projektów. Mówiąc ogromnej, to już jest liczone w setkach. To są różnorakie projekty, zarówno takie mniejsze, powiedzmy, związane z bezpośrednią działalnością wydziału, ale także duże projekty finansowane czy to przez Komisję Europejską w ramach programu siódmego ramowego, czy też powiedzmy z funduszy strukturalnych, które ciągle jeszcze są w dyspozycji naszego rządu. Tych projektów jest dużo, w projektach badawczych biorą udział także nasi studenci. Krótko mówiąc, wydział to jest duża maszyneria, duże przedsięwzięcie, gdzie jest sporo możliwości do działania, do współpracy. Przykładamy dużą wagę do współpracy z tak zwanym przemysłem, a także z administracją państwową, laboratorium Brama, który jest współorganizatorem tej konferencji. No jest takim dobrym przykładem, w jaki sposób próbujemy budować modele i realizować te modele współpracy pomiędzy tym, co się nazywa ogólnie akademią, czyli różnego rodzaju szkołami wyższymi, a przemysłem. To udany przykład, jeśli Państwo będą mieli chwilę czasu, to zapraszam do odwiedzenia tego laboratorium. Kończąc, chciałbym w imieniu Pana Dziekana Schmidta, który nie może być teraz dziś w tym momencie z nami, bo prowadzi posiedzenie Rady Wydziału, życzyć Państwu owocnych obrad, no i jak najwięcej satysfakcji z tego, co się nazywa wolnym, otwartym oprogramowaniem. Dziękuję. Dziękujemy.